mieliśmy dzisiaj zaszczyt zorganizować czwartą uroczystość nadania tytułu doktora honorowego Politechniki Opolskiej tak wybitnemu profesorowi, jakim jest profesor Józef Szala. Wybitny polski mechanik, który bardzo wiele włożył do zarówno polskiej, jak i opolskiej nauki. To między innymi dzięki niemu powstała i narodziła się na Politechnice Opolskiej Szkoła Mechaniki, otworzona przez świętej pamięci profesora Ewalda Machy, ale z tak dużym powodzeniem kontynuowana przez jego następcę, pana dziekana Tadeusza Łagodę. On jest związany ze środowiskiem Politechniki Opolskiej już od dawna. On brał udział w wielu promocjach doktorskich, habilitacyjnych, uzyskanie profesury, stanowisk profesorskich. W tym mojej osoby trzykrotnie brał udział w tej procedurze. Natomiast dodatkowo jeszcze jest coś takiego, że on jest wyjątkowym człowiekiem. To, co tutaj osoby podkreślały w tych przemówieniach gratulacyjnych, jest po prostu wyjątkowo skromną osobą, życzliwą, a jednocześnie bardzo zdecydowaną. Recenzja jest bardzo konkretna, ale jednocześnie przenika z niej wyjątkowa życzliwość, która pomaga na przyszłość kolejnej karierze naukowej. Profesor Szala należy do najbardziej znakomitych uczonych naszej uczelni. Od początku swojej pracy cieszył się niezwykle dużą estymą. Był człowiekiem bardzo ułożonym, który wokół siebie potrafił stworzyć atmosferę nauki. Był ceniony przez studentów, doktorantów, pracowników i do tej pory jest taką ostoją takiego prawdziwego profesora, do którego zawsze można się zwrócić ze swoimi problemami, ze swoimi kłopotami. Zawsze gotowy pomagać zarówno pracowników naukowym, jak też studentom. Jest dżentelmen numer jeden w naszych uczelniach, jest swoim sposobem bycia, zachowaniem, kulturą, może być doskonałym przykładem dla wszystkich nauczycieli akademickich. Również jego postawa, jego zaangażowanie, jego przyjacielski stosunek do wszystkich po prostu potwierdza to, że ten zaszczytny tytuł doktora honoris causa Politechniki Opolskiej w pełni zasłużył. Jestem niezmiernie zaszczycony tym honorowym tytułem, który obdarzyła mnie Politechnika Opolska, z którą jestem związany bardzo długi okres czasu. Mam tu wielu przyjaciół, wielu młodszych kolegów. No, w swojej karierze napotkało mnie na swojej drodze. Nie wiem, no, z tego odzewu słyszę, że wspominają to nie najgorzej, tak? Ale się starałem, żeby było zawsze dobrze i zawsze, żeby pomóc, komu tylko pomóc można było. Także no jest to dla mnie bardzo duże wyróżnienie i wielka satysfakcja. Myślę, że mogę w tym już zaliczać się jako cząstka społeczności Politechniki Opolskiej i to też napawa mnie no, wielkim zadowoleniem i dumą. Politechnika Opolska.